Dobra, słuchajcie, mamy bilety za 4 osoby dorosłe i 3 dzieci. 2 wchodzą na kartę dużej rodziny i 3 dzieci... Ja wchodzę? Mhm. I na 3 dzieci oczywiście nie mam karty, bo się nie postarałam, żeby mieć ich podpiętych w aplikacji, więc po prostu wchodzą w regularnej cenie. Chyba 32 zł kosztuje bilet góra-dół. No i... Wchodzimy. Idziecie, pilnujcie się dorosłych. Chodź. Szybko, 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 zaraz odjedzie. Dawaj. Na górę. Siadamy, siadamy. Chodź, Krystian, najpierw dzieciaki wchodzą. Wszyscy wchodzą. Są wszyscy? Wszyscy? Władziusz, jesteś? Ja jestem, co najważniejsze. Sięciunio. Czekajcie, no co? Ja się z wami zamienię, bo chciałam tutaj coś nagrać, a wy się tak. Jest okej? Okay? No to chodź tu. Władka tam masz? Nie. Z drugiej strony. Władek jest popatrzony po prostu. Tak, no to jedziemy i w sumie wydaje mi się idealny czas, bo po pierwsze jeszcze jest dość jasno. A na górze już się zaraz zrobi fajnie ciemno. Jeszcze coś widać przy wjeździe. Przy zjeździe już będzie trochę mniej widać. Ja tu nagrywam. Trzymacie? Dziękuję panu. Księciunie ma za ciężko. Zobacz, Władek, co się dzieje. A teraz zobacz tam. To nie była zima chyba. O, w zimę by było jeszcze lepiej. To był nasz pierwszy i ostatni raz. Dwa razy mieliśmy, pierwszy i ostatni. No, przy okazji sobie zobaczymy, jak długo trwa taki wjazd. Podejrzewam, że około 2 minut. O, nie można. To nic nie widzą. O, będzie mijanka. O Boże, jedzie kolejka i co teraz? Piękna. Jeszcze raz się ja domyślam się, że to nie jest szczególnie porywający film, bo widoki nie są jakieś bardzo spektakularne, ale jednak miło uwiecznić ten moment. Tym bardziej, że jak odwrócę kamerę, to dużo i tak nie zobaczymy, bo jest bardzo, bardzo dużo ludzi. No i w sumie się nie ma co dziwić. Dobra, jest pora, żeby jechać na górę i się pokręcić po tych wszystkich oświetlonych figurach. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, to jest super atrakcja. Komu się uszy zatkały? Jesteśmy. To nawet mniej niż 2 minuty to trwało. Chyba. Nie no, już jesteśmy, zobaczcie, widać stację. Zjeżdżanie przed tą szybą właśnie przednią jest chyba bardziej atrakcyjne niż wjeżdżanie. Widzicie kiedyś tak, że właśnie chcieliście pójść w pąkę i się... To się wszystko nagrywa. O, zobaczcie jakie tłumy. Ile ludzi, jakaś wycieczka w ogóle chyba kończy. Ale porę mamy chyba idealną. Słuchajcie. Nie trzeba było, nie? Krystian, odejdź. Ale jest tłum. Jest mocno stłoczyło. Wypad. Co? Wypad, wszyscy. Do wszystkich mówisz? Jest tłoczno. Chodź ty. Tłoczno. Gwarno, tłoczno. Chodźcie, idziemy, wychodzimy, bo stoję na środku. Chodź Władziuś, tędy wychodzimy. No, pięknie to zaraz będzie. Ale pięknie góry widać dzisiaj. Zobaczcie.
Patrzcie, jak jest dzisiaj widać ładnie. No niesamowite. Naprawdę, się trafiło idealnie. No, jakiś taki imbryczek. Cudnie. No dobrze, słuchajcie, tak wyglądał wjazd na Gubałówkę, a teraz sobie zrobimy chyba cięcie i zaraz będziemy nagrywać Gubałówkę już tak konkretnie.